Co to było? Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. Dziś nad Bugiem, nad pięknym, dzikim Bugiem granicznym. Polska, Białoruś. Dzisiaj feder będę łowił w tamtych wirach. Na razie jeszcze jest ogromna mgła, ale ja już powoli się rozkładam. Jeszcze jest, ale już zdejmują. Mam nadzieję, że do jesieni zdejmą to coś i będzie można pochodzić w tych najlepszych miejscach za drapieżnikiem. Do jesieni zobaczymy, czy mi się uda. Tak więc grunt, białoryb, z takim drzewiskiem powalonym, spowolnienie nurtu i tyle. Rozkładam się. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Dzisiaj moją przynętą będzie kukurydza, puszka słodka, a zanęta standardowa. Dzisiaj rafisz, karpamur. Taką wziąłem, taką miałem, także zobaczymy, co ona ściągnie. Zaraz sobie przemieszam, nawodnię. Dobrze, że jest eleganckie dojście do wody. No i zanęcę. Cała puszka kukurydzy na dzień dobry do wody razem z zanętą, żeby jak najwięcej ściągnąć ryby. Ale zostawię oczywiście sobie troszkę na domęcanie. Także rozrabiam zanętę, sypuję kukurydzę i łogień. Wpierw sypnę zanętę. Leci cała. Puszka tutaj leci również cała. Czy starczy wody z puszki, trzeba będzie jeszcze dowodnić. To się wszystko okaże. Mało, ale mamy jeszcze w drugiej puszce, także druga puszka też idzie. No, tu jest dużo więcej tej wody jak w tamtej puszce. Dobra. Że akurat wystarczy tej wody z tych zanęt, z tych kukurydz na tą zanętę. Jednak będzie mało, muszę pójść jeszcze do Bugu i trochę nabrać stamtąd wody. Teraz będzie git.
Teraz zrobiła się już dobra. Będę mógł majstrować kilka takich poważnych, mocnych kulek, które będą się w miarę wolno rozchodziły na Bugu. No ale zobaczymy. Dobra. Robimy poważne kulki. Zanim jeszcze tutaj sobie wszystko ustawię, to położę je obok, żeby troszeczkę ciut podsechły takie kulachy. I zaraz wyrzucamy, bo mgła ustępuje. Tam jest za Bugiem jakieś rykowisko, bo słychać co chwilę jakieś ryczenie jeleni czy łosi, nie wiem do końca, ale może to będzie gdzieś tam słychać. Jak nie było koncentryny, to wcześniej jak się tutaj przyjeżdżało na ryby, bardzo często przez Bug przechodziły łosie, sarny, dziki. Teraz już tego nie widać. Widocznie zwierzyna nauczyła się, że po tej stronie coś jest nie tak i nie da się przejść, albo jest zagrożenie dla nich. No szkoda, przykre, bo to fajny był zawsze widok, jak przechodzi zwierzyna przez wodę. Jak widać, że Bug jest w jednym miejscu głęboki i przechodzi, musi przepłynąć, a w drugim miejscu jest płciutko i sobie idzie powolutku. Dobra, do wędek. Siedzisko gotowe, trzeba wyrzucić kulki, tylko muszę przypatrzeć się dokładnie na nurt, gdzie będę chciał wyrzucić, gdzie będę łowił. Już mniej więcej obrałem sobie jakiś tam punkt. Cztery kulachy, spore kulachy, ale na początek zawsze dobrze. Rzucę troszeczkę bardziej pod prąd, bo z prądem będzie ta kulka opadać i zanim ona na dno opadnie, to jakbym rzucił tą kulkę dokładnie w to miejsce, w którym chcę łowić, to ona by zeszła dużo, dużo dalej i nie byłoby efektu, dlatego rzucę pod prąd i ona będzie schodzić, opadnie gdzieś nawet troszeczkę wcześniej do miejsca, w którym będę łowił, ale będzie cały czas smużyć linia i te ryby będą się zbierać dokładnie w tym miejscu, gdzie będę wyrzucał zestawy. Zanęcone. Dobra. To gotowe. Czas na dymek i zakładamy przynęty. Widzieliście to? Przyleciał jakiś ptaszek i siadł sobie do mnie na wędce. Bardzo fajne ujęcie. Przypuszczam, bardzo rzadkie. Aczkolwiek kiedyś wcześniej, tam wyżej Bugu, w tej dokładnej miejscowości, w której teraz jestem, mieliśmy taką sytuację, że siedzieliśmy nad Bugiem za sumem, sumówki były rozstawione i przyleciał zimorodek i też sobie tak siadł na wędce. Także bardzo fajnie, miło. Przyroda.
właśnie przyjechała Straż Graniczna, także za chwilę będę kontrolowany pod względem zgodności, czy jestem Polakiem, czy nie. Ale ogólnie standardowa kontrola, pewnie dokumenty, czy zgłoszony. Dobrze, że pilnują. Jest pierwsza ryba. Jest i kontrola Straży Granicznej. Każletka. Co to było? Otwórzcie się. To jest pewnie trąbik. Bardzo piękne branie, no ale nieduża płotka. Także druga rybka w trakcie kontroli Straży Granicznej. Także powoli zaczynają te ryby brać. No, mam nadzieję, że będą brały bardziej intensywnie jak do tej pory. No i coś większego. Siedzi rybka, raczej nieduża, może płotka, zobaczymy, albo krąpik, jedno z dwóch, chyba że jakiś nieduży leszczyk bądź inny gatunek ryby, ale bardziej bym stawiał na, teraz zobaczymy, na krąpika. Także taki oto krąpik. Żyletek, jak to mówimy, ale powoli są coraz fajniejsze rybki. A więc przyszła pora, żeby jeszcze dodęcić, także jeszcze ze trzy kulki wyrzucimy. Żeby jeszcze więcej ich ściągnąć, żeby były brania jeszcze bardziej intensywne. Czyżby było coś ciekawego? Czy mi się wydaje? No, już. Niestety. Po rybie. Ajajaj, a było coś ciut ciekawszego.
po jakiejś tam przerwie w końcu zaczęła się coś dziać, no ale to też będzie nic wielkiego. Będzie to kolejny krąpik, niezbyt wielki. Spokój się. O. Taki nieduży. Takie same malce na razie. No ale zobaczymy z czasem. Może będzie tak jak ostatnio byłem nad Bugiem, że po południu będą lepsze brania jak z samego rana. Aczkolwiek miałem jeszcze wcześniej jakąś fajną rybkę, ale cóż. Jest coś poważniejszego, patrzcie. Taki fajny, poważniejszy krąpik się zameldował. W końcu. Po dość długiej przerwie znowu. O. Fajny krąpiszon taki. W końcu coś zaczęło skubać, takiego już bardziej sensownego, także zauważyłem, że bardziej bliżej brzegu biorą, także za chwilę przykładam zestaw bliżej brzegu. O, krąpiczony. Maluszek, krąpiuszek maluszek. Siedzi chyba coś większego będzie. Może większy krąpik. Nie, bardzo fajna płotka. O, zameldowała się. Bardzo fajna płotka. Znowu wychodzi słonko. Rano nie brały tak jak teraz. Także takie rybsko. Bardzo miło. A już po prostu chciałem się zwijać i zmykać stąd. Zmykaj. Albo przenieść się na jakieś głębsze miejsce. Ale widzę, że znowu słońce już wychodzi. Już zaczyna palić. Zaraz będę się rozbierał, bo będzie gorąco. I ryby zaczynają brać. Także zostaję jeszcze w tym miejscu. Aczkolwiek delikatne ryzyko, bo tutaj w drzewie obok jest gniazdo szerszeni. Mam nadzieję, że mnie nie udziabią. Jest chyba jakieś maleństwo kolejne. Chyba dzisiaj nie będzie mi dane nic złowić większego. Chociaż mogę się pomylić. Tym razem znajdowała się uklejka. Kurde, taka uklejka po gruncie. Na dwie kukurydze. A mnie teraz zaskoczyła. Zaskoczyła mnie. Spora. Mogłem zostawić to, może by jakiś sandacz uderzył w
tą uklejkę. Kolejny krąpik. Kolejny krąpik. Krąpik, krąpik, krąpik. Ale było branie. Jeszcze. Więc tak sobie zastanawiam się i chyba albo zmienię miejsce, albo całkowicie zakończę dzisiejsze wędkowanie, bo ten buk jest taki, że na 3-4 wyjazdy nic, a jeden bardzo fajnie połowimy. Dzisiaj chyba jest ten jeden z 3 czy 4 wyjazdów, ale nie poddaję się, wskoczę jeszcze w jedno miejsce na bugu, zobaczę, czy tam jest koncentryna, czy nie. Jeżeli nie ma, to tam siądę jeszcze na godzinkę i popróbuję, a jeżeli jest i nie da się dojść, to lecę do domu. Także widzimy się za chwilę w nowej miejscówce. No niestety, w szczerym polu, bez dojazdu, nawet terenówką. Myślałem, że dojadę, bo wcześniej się dojeżdżało. Niestety droga jest tak rozryta, przypuszczam, że ciężkie wozy tędy jeździły, wojskowe, i zrobiły takie kolejny, że nie do przejścia jest, nie dojadę. Może z buta bym doszedł, ale nie tym razem. Tak więc koniec materiału z dzisiaj z bugu. Szału nie było, nie za bardzo połapane, ale fajne widoki z rana, przyjemnie było. Rześko przede wszystkim, bo było chyba z 5 stopni na plusie. Tak więc zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku.